hodowców, hodowczynie. Zapraszam na kolejny odcinek Runa Kłębrzyk. Każdy pan tylko nie nagrywa. Tam tej grupie o taką już przeszedł. A, to dookoła przejdę. Lepeczki siadą króciutkie. Zaraz złapię. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Witam. Ograniczenia robią dla kamerzystów? Nie. Pytają, gdzie to można znaleźć. No nie. Na początku... A. Będę wracał, to zabiorę. Dobra, których? A jakie to znaczenie ma? Wielkość. A. Wielkość w życiu ma bardzo duże znaczenie. Oj, tak. To może tych z prawej. Dobra jest, nie ma problemu. Będę wracał, obejdę dookoła to. Klient płaci, klient wymaga. Dobrze, dziękuję. A w jakiej cenie te kaczki? Kolegi, kaczki po 40, kaczory po 50. To nie moje, to kolegi. Kaczory po 50? Tak. Kaczki ile? Po 40. A, po 40. To kolegi. A te indyki? Wie pan, tu z połowy to sprzedane. Pustuwy sprzedane. To połowy sprzedane. Nie wiem, który... Kolega poszedł. No dobra, dziękuję. Ja tak się mówię, nie wiem, że ja tam nie poszedł, tam szukał, nie ma. Tam tylko widziałem cześć, a patrzę, nie ma tego wybala. O jakiej cenie te kury? Ta stówka. Stówka. Widać, że duża tam. No brak ma to taka na słowa. Tamte pewnie tańsze będą. Tamte są nioska, to jest po 28. Nie, ale wziąłem sam, co sprzedaję. O, poszedł, na salonie, że poszedł. Takiego sam, co mi kupię. Lepszy, tak. Właśnie sam jest, może być lepszy. A w jakiej cenie te jaśniaki? Stuwa. Stuwa, za sztukę. Dla dobrego człowieka to i za parę. A. Taki to chce chować. A jak będzie dobrze gadał, to i za klatkę. Tylko bez klatki. No. A te w jakiej cenie? Pini. Nie ma co teraz straszyć, bo nikt nie przyjedzie. Tak, za wysoka cena będzie. Po piątaku i się dogadamy. Cena umowna. Po piątaku to jak lecą. No. Ale jak tam lecą? Dla psów tam nie widzę. Jak lecą, no jak lecą. No jest, jak jest, nie ma. No. Bo rano zachodził nie było. Jak? No. Jeden stoi na rogu, a drugi na koprzyńca. To. W jakiej cenie u pana te deski? Po 50 zł. Ładnie zrobione. Mi się podoba. Ludziom też, ale tylko się pytają, ale nie kupują. Aha. Z jakiego to drewna? Jakiś dom? To jest dom. Tak. Tylko tamto jest z sosny, te dwa duże, nie? Bez sosna, to wszystko dom. A króle? W jakiej cenie? Króle po 110 te samiczki. A, to samczyki po 100. To rosło iż, mleki. Dziękuję. 4 jestem z tego. Thank you.
to tutaj chyba. Ale on chodzi tu. O, jeden przyszedł na piechotę. Ten to jest podróżnik. Podróżnik. On lubi samochodem jeździć. I to na gapę? Na gra, co? Na gapę? A ja. On tu w bagażniku sobie jeździ. I on później wsiądzie? No to łaskę robi. A ten się trząka, żeby puszczają. A nie, to nie od. Dzięki cenie pocztowe? To będzie to pójdzie na po dwie dychy. Aha, taka cena wywoławcza. Tak. To ty ja będę za nim daniał się. Kto by dał piętry, to ty dom by wziął. To ty by dał, no tak. Pewnie to tak ciężko. Ciężko. O, a tu klatka jest pusta. Pal śmiało, bo znajoma. Kryć. Wideo pójść, kurwa, no. Ładny. Czwarty rok. Rolnik nie jest taki, nie jest... No trzeba trochę dać, bo wczoraj to trochę przygrzebniały. A, no tak. Czy całą noc nie jadły. Czy całą noc nie jadły, tak. Całą noc nie jadły. A w jakiej cenie? To piątaki. Tam jak bardzo. To zgadza się. Ten mówił, że... Po 20 zł, mówię, ale kto by chciał dać po 50, to też by wziął, no. Ale się nikt nawet nie zapytał. Nie zapytał, to właśnie. To chcesz, to można dużo, aby tu było komu dać. Aby komu było dać, tak jest. No wiesz, ta lista, jak ja kiedyś wziąłem, to oni takie byli, no te najlepsze, tam, wiesz, tamte byli no, takie... Ale, no, ale oni zobaczą, jakie jeszcze takie, wiesz, takie, i takie parki. A mają. To w jakiej cenie? Które? Te brodawczaki? Po 50. Jak wszystkie, to po 50. Tam. 50. Jak wszystkie. Dowiedzmy mu dopłacić coś, czy nie chcesz? Nie za dwa. Nie za dwa. Za pana pożyczenia. Dzień dobry. A w jakiej cenie ta? Budapeszt już te po 3 dychy. 3 dychy. Za sztukę. A te żółte, co to jest? Parka Wiśniące. A. Parka Wiśniące. I jak to cenowo? 4 dychy. Przepraszam. W jakiej cenie jest skówki? 10 zł parka. O, to jest
Wybrane? No jak nie, to znowu. 27 sztuk wina trzeba wziąć. No. Parzą są? Parzą. Tu jest jedna para, tu jest para parzyste. Jedna para nieparzyste. A, samca, samice sprzedały, samic został. Chciał samicę. Druga prawa i czerwone tak. No, samice to dychę dołożył. Chciał samicę od pary. Pokażę tego samczyka. A ten, przepraszam, motyl w jakiej cenie? 150 samiczka. Para sparowane są zamienne gołębie, nawet szczepione salmowirem szczepie gołębie. Krzysiek! Tak idę i mówię, nie puszczamy gołębi, panowie, bo zaczynają. Nie puszczasz gołębi. No bo się myślają? Bo później z piekarni chyba, z skargi są. Duchowy, tak? Tak. Co to jest? A ile za niego? 120 to za jednego się usiądziesz. Panie, weź pan tutaj przyświat, kurwa, żeby tutaj... Gdzie tu mnie wsadzisz, kurwa? Spierdalaj mnie tu nic... Dobra, postaw nie wsadzaj mnie tu przy gołębi. Tutaj, panie, weź tam tu choroby. A jaka cena takiej widynku? Duże łatwo idę. 250. No 200 do oddania. Młode tam poroczne. Ekran pęknie, kurwa, od tych gołębi. Może nie. I jaka cena tej parki, co tu widać? Dwie puszówki. A te krynki? Jakie? No, różne ceny. Para to 350 żółte, 250. Karpa do Europy. Karpa kupiłem, dałem mu zarobić. Trzeba tam. Dałem mu zarobić. A te bociany? 10 złotych. A, po tylko sztuka. Siedziałem. Pana? W jakiej to cenie? Taka parka? 200 złotych. Albo 195. Niech pan tam zapisze. Albo 195.
Dzisiaj już trzeci nagrywa, to żeby tak po pięć dni za nagrywanie, to pójść po cianami, niech by to nagrywali, nie? No ale to przeważnie jakoś dla fotografa się płaci. A no, nie zawsze. Nie zawsze? A u pana? Jaki cenie? Po 20. Po 20. Za sztukę czy za parę? Za sztukę. Za sztukę. No. W tej liczbie będziemy prywatni. Pewnie tak. Tak? Na TVN-ie? Tak, na TVN-ie. Nie, na YouTubie będzie. Można będzie zobaczyć. A w jakiej cenie te jaśniaczki? Po 3 dyszki. Za sztukę. A jak ktoś z klatką przyjdzie, wszystkie weźmie, bo taniej nie. Cześć. A, dla siebie te pieniądze. Na grybach to będzie na tydzień. Co to jest? Co to jest ten siwy? Samiczka. Ile tak? 30 zł. I tamto to dresze. Tajgerska, jagerska. Tak? Kupiona czy to? Nie, to jest... Ale tylko dłuższy dzień to ile nas dowoliliśmy dłuższy, nie? I jaka cena takiej parki? To pana? 400. To zaraz się daje. To sprzedaż poszła. No, wie co to jest. To dobrze, tak. Już? Zwijamy modele. To przepraszam, to felki tam, tak? Te? Są nie. Czy nie? Nie. Nie. Irany. A, to Irany. A w jakiej to cenie te Irany? Po 30 zł. A. A te tutaj? A to Pakistany. To Pakistan. I czekaj. A w jakiej cenie? Po 50 zł. Za sztukę. A. Ty, dziękuję. To za brosemnicę? Za brosemnicę? Pieniądze oddane, tak? Nie ma rady, ale takie. Ja jestem w dziadze, dziękuję. Te czekaty, panie kutale, brosemnicę? W jakiej cenie u pana te koguty? Kurki? Kurki, tak. Zależy której, po 40, po 30, po 50, zależy której. Ja wyciągnę jak pan. Tu będzie lepiej. Idę. Ten kogut? Ten 40. Ten 40. To pewnie będzie najdroższe. To zamiast piór to ma. Co innego, nie? Tak. Puch.
A w jakiej to cenie ten? Ten 75 zł. A to są takie. Ten 30 zł z podwójnym grzebieniem. Z podwójnym grzebieniem jeszcze? Nie widziałem. A? Bo miałem i kurki, nie? Ale kurki dosyć szybko. Dziwne hobby człowiek ma. No każdy, jak to mówią, swojego konika ma. Jeden lubi to, drugi to, zgadza się. Każdy tam coś innego. Jeden coś hoduje, drugi coś kradnie, drugi pijaństwem się zajmuje, tak? Kiedyś powiem tak, że dla córki kozy, jagniaki przywiózł chłopak jakiś. No to póki te małe były, no to dziewczyny tam chodziły i tego. Ale jak urosły, to już tato musiał. się zajmować. Tak. To trzymałem gęsi, to też gęsiora też nauczyły, że ze szkoły jak przychodziły, tylko gęsior leciał i na kolano główkę kładł i oni głaskali. Ale jak mnie z tyłu za łydkę złapał, to kursina była noga. Jak ja go za szyję wziąłem, kurde, zacząłem gęsić. To. No ale trzeba było zabić później. I się zjadło. Pocztowe, pocztowe. W jakiej cenie te pocztowe? W jakiej cenie te pocztowe? No, drzwi tu nie ma. Wszystkie po kolei. Od tam. Od 100 do 200. Aha, o. Ten czarny. Stówkę. Stówkę. Późno wstajesz. No są trochę też innych w domu obowiązków. No i tak. Niestety. To troszkę trzyma, zanim się to. No ale jeszcze coś tam się nagra. Złapie. Coś tam się złapie, zgadza się. Tak, jeszcze. A te? Te pawie, to para? I jaka cena? Stówa. Stówa. Zanim jeszcze do końca się dojdzie, to coś tam trochę. To samica czy samiec? Samiec. A na te YouTube wstawia te filmiki. Tak? No, nieraz patrzę, oglądam. Co już. Co tydzień pan wstawia, tak? Tak, tak. No są tam jeszcze pocztowych jeszcze tam. Taki reportaż też tam, parę filmów już jest. Ja te testy z Łomży oglądam nieraz. No, to zapraszam do subskrypcji. No, tak, tak. Jest subskrypcja? Jest, jest. A, to dziękuję ślicznie. Nie, bo ja to często bywam, nie. A co to są za pocztowe? Jakieś to takie? Są Tigrisi, a tamte Andaluzi. A te Daluzy to które? A to te są... Tam, jak... Standardy. Patrzę, że takie jakieś inne niż. Lecie będzie. A te białe? Rzeszowskie. Może i numer podać? To zadzwoni? Dlaczego nie? No. Dlaczego nie?
Proszę dyktować, będzie słychać. 600, 599, 672. Jeszcze stoi staropolskie do sprzedania, ładne. No. A jaka to cena? Jak to cenowo wygląda? Cenowo różnie. Cenowo różnie, cena przez telefon. Cena przez telefon. A ty tych, to para, czy to nie wiem, no jest tych para. Białych, białych? Jest i para, i samica wolna, i tu druga para. Aha, tutaj. I brodawczaki są. Hmm. A te brodawczaki w jakiej cenie? 40 zł sztuka. Nagrywać i puszczać. Będzie, dzisiaj będzie. No. Zaraz dojadę do opale domu. Opale są jeszcze. Jakie? Opale. A nietypowe barwy. Aha, to te, tutaj. No. To zaraz będzie na Łomży trzeba wejść. Nie. Na YouTubie. Na YouTubie. A, rynek Łomża wpisuje. Tak, tak. Parę filmów już tam jest. I o pocztowych. Co, to samiec, samica? Trochę jest. Idę dalej. Dziękuję. Jaka cena tego kruka? 120. Samiczka. Zagraj go w internet, będzie łom Zagrajewo i muchę pan wstać w internet. Dawaj tutaj zdjęcie, kurwa. Zdjęcie dnia na grupę. No. O, srebrniaki łomżyńskie. To panowie skąd? Łomża... Łomża Grajewo. Ostrołęka Grajewo. Ostrołęka Grajewo. Tu jest Łomżyń. Masz to? Proszę bardzo, ładne gołąbki od pana Mariusza. Przepiękne. Przepięknej urody. Zrobić reklamę. Tak. Podaj numer telefonu. Co trzeba? Podaj numer telefonu swój. No. 0091 Ruf Mian. Nie, no gościu malinowy, kurwa. Nie bierzesz tego? Nie. Czemu? Nie, nie. No, ze stówki. To zobacz, nie spierzone, kurwa, zobacz. Patrz. Nie. To nie jest mój typ gołębie. Proszę bardzo, tutaj. Mi nie pasuje. Tutaj się pan zajdzie w plateczki. Pokaż pan tutaj. No. Srebrniaki ładne. Jaśniaczki, miłe. Patrz pan tę kamerę tam głębiej. A w jakiej cenie to? Jaśniaczki? No, to nie do sprzedania tam. Aha. To do kolegi tam. Dobra, do zobaczenia. Dziękuję ślicznie. Weź mi ten. Do następnej niedzieli. Grochowego to jest dobrego. Grochowego? Ale ja nie wiem, że to będzie grochowe. Co to jest? O, to. Staluch. Tak, ale samiec, samica? Samczyk. I jaka to cena tego jest? W cenie 450 tam, no spuszczę coś. Trzeba coś panu? No spuszczę, no. Młody samczyk z tamtego roku. A ile bym spuścił? No za 4 oddam. Za 400. No. Jurny samczyk, wolny samczyk. Bo. Sport. Co? Mariana Zacharczuka, Białogówka Gomińska. Gdańsk. Proszę pozdrowić tam. Marian Zacharczuk.
Białogłówka Gumbicka. To gdzie? Pozdrowienia dla... Z Bartoszyc. A. Z Bartoszyc. Dla? Mariana Zacharczuka. Gdańsk. Z Gdańska. Z Gdańska. Białogłówka Gumbicka, Gdańska. On do mnie dzwonił nawet, że jak będą nagrywać. A ja pana głos poznałem. Ja oglądam co niedziela pańskie filmiki. O, dziękuję bardzo. No. To zapraszam do subskrypcji, jeśli nie ma. No, tak. Pod filmem tam jest. Subskrybuj. No, trzeba tylko go. To, co mówię, nie odpowiada panu. No spuszczę panu, no. Za 350 nie mogę oddać. Będziesz pan zadowolony, mówię pan. Nie, nie, dziękuję. Nie? Nie, dziękuję. Chłopie, o tę porę śpisz za długo. No zanim się obejdzie, coś tam z każdym zagada, no to trochę to schodzi. Już jeden nagrywał, teraz ty idą. Teraz ja. Będzie miał co oglądać. Tak. W jakiej cenie te jaśniaki u panów? No to zależy. Tu jest tam 50 sztuk. Aha, zależy który. Góry. A tu w jakiej cenie? O, za grosze. Za grosze. Jak się chętny znajdzie. Pewnie chętnego brak. No nie ma na razie. Czy to i tak nie kupi. Zawsze się dogadać może. No tak. Nie ja tylko w tych celach filmowych. Tylko. O tak, tak, zgadza się. Ja wszystko praktycznie mam sobie. Jak to kurwa skinopia, wszystko nie wiem, wszystko mam, to skinopia muszę. No, tak samo biorę odjazdy. Dół za prawa, dzień dobry, witam. Dół za prawa, góra klei. Teraz żeby wyrównać. Teraz te ustawki są różne, kurwa, to nie kiedyś. O, to nie zawsze, bo to z Ukrainy. Nie ma za co. Słuchaj, znaczy przeładowałbyś mi może w tą malutką wszystkie, a ja szybko tu na parking pójdę, bo mam karton z sobą, wziąłem dziureczki, żeby wiadomo, że te gołębie czyste były, nie? Także pamiętaj, że tak. Co, znowu filmik? Tak. Jedziemy na Grajewo. Tak, to są same. No myślę, że troszeczkę jak cieplej będzie, to... Takie asy zakupione. Aha, zakupione. To się przejadę, mam chęć przejechać do Grajewa. Jest tam, też tam. Można przyjechać. Też taki jak tutaj, mniejszy, większy? To znaczy się tam jest pod wiatami to wszystko, nie? Hale takie są. A, aha. Halo Grajew jest, no. To jest taka duża hala. No, jest zatrzenie, tlewił tam nawet też. Czy coś, deszcz, to tak... czy co, to tam no, no tak. Cały czas jest. Tutaj to
chyba co tak jest. Dobra, do zobaczenia. Dobra, do zobaczenia. Zobaczenia. Za sztucę. A ty widzisz, za rukami tam za a ja oglądam. Ja mam wszystkie ogólnie widzę. Mam wszystkie ogólnie widzę. Ale to na razie to ja parzę i tam jest 19 łodzi. Parzę. Ale czasami może nie. To jest Bukstad, których najwięcej zostawia. Miastami i wielu. To Budapeszt, nie? Ja tu co? Ja jej nie oglądam. No to Maciek nie zapomniał. Nie, bo ja i tak będę. Ale mam samicę drugą czerwoną. Mówię? Mówię. Jak to kurwa, w interesie? Co ty kurwa przyszłeś do mnie? No gadałem, że nim obejdę, no to trochę zejdzie, no. Ile chcesz za nie? To? Tak rzetelnie. Ile chcesz dać? Tak sam powiedz, ile byś dał. Ja, twój towar i ty gadasz. Widzisz, jakie wyglądają. Ja wiem, ja miałem kurwa wczoraj w Mazowiecku inny słabszy twoje i ci powiem, ile za nie wziąłem? No. 4 dychy. To daj 5 i weź. Chuj. Nie. Jak chcesz. Nie, 3 dychy chcesz to ci, a nie to, a pomieniać? Nie, no to kurwa już ja. Dam ci też pan 3. Nie, nawet nie ma gata, nie. A wejferkę? Ja nie mam do parów, ja takiej nie zbieram. 3 dychy ci dam za nie, rzucę je. 4 i bierz, no, 4. Nie, kurwa. Za te łbi, kurwa, weźmiesz kurwa po 5 dychy. Ja wiem, ciekawe gdzie ich wezmę, ci weźmiesz, mówię. Nie, chcesz. Dawaj 3 dychy, rzucę nie, i czy to nie, czy to nawet nie ma gata. To dam ci jeszcze nie. Tego oddam, tunewkę ci oddam. A jasnych nie chcesz? Nie, ja nie jest zbieram takich, nie zbieram takich. No. Nagrywaj przyjaciel, nagrywaj. Nagrywam. Będziemy targować cię, kurde, nie? Klatka, kurde. Tak jest. No. Prawidłowo. On nie. Dzisiaj, kurwa, późno przyszedł, ja patrzę. To drugim razem przyjdzie szybciej. No. Późno. Nic nie jest tak późno, jest rano jest, no to jeszcze nie jest tak źle. To bierz szaliki te czarne ode mnie. Nie zbieram takich ci mówię. No to widzisz kurwa. Ten dlatego, że mi zbiera, to bym ci z tobą rozmawiał. No. A co ja wiesz kurwa? A ty jak tym zarobisz? Nie, ty no. Byłem w Mazowiecku, ci mówię, tam w Mazowiecku z obocianami miałem, wiesz co, na takich ciągach bocianek u ciebie. I nie było komu po 4 dych, po 5 dych dać. Ci mówię, płaciłem za jednego, ty mówisz 5 dych. Teraz komu szata zjebać. No to oddawaj. Co cię Krzysiek nie było? Zimno dzisiaj, to się pokuliły. Nie pokulone kurwa, ty. Wczoraj w Mazowiecku ładnie poszło, sprzedałem 15 sztuk. To ładnie. No. Te zostawię sobie. A to co tutaj? A to pawie, tak? Pawie, no. Ładne, nie? Zobacz. Ciekawie wyglądają. No, ładne. Uja, uja, uja.
U mnie nic nie było. Na nich stówkę, to 20. No, to dobrze, dałeś dzisiaj coś? Trochę kleje. A co zostało? No mi są jeszcze co, z jasnych paratran. No ale no, trzeba obejść jak dookoła duży rynek, no to schodzi, no. No mówi się trudno, no. Cudawianki, a teraz tylko wszystko naturalne leci. Ty, Michał, a czym palisz? Stanią, co? Nie wiem, teraz. Stanią, czuję, poszedł. Ile? 1800? 1500 złotych. Mazut? Mazut. Ziemia, ziemia. Weź się zimnie, tykaj, to teraz po wojnie dojdzie. Woda świetnie zdjęcie zrobi? Nie, co? Niech głębie z tego śmiać, kurwa, weź. I jaka cena tych? No też po 100. Też po 100. Za późno przychodzi. I kurwa do południa baba go nie wypuści z wira. I teraz no, no, tak. Co już poradzić, no. No nie jeszcze do południa trochę brakuje, no. Ale znowu. Po śniadaniu. Nie tak. Po śniadaniu. Czy nie jest tak późno? No już byłoby i południe. A w jakiej cenie to młodek, to miejski? To 40. A, to ile? 40. Jedna sztuka? Nie, no jeden miejski. A to pewnie miniaturka? Tak. Miniaturka, a większy niż tamte. To też są miniaturki. Wszystkie? Tak. A, myślałem, że to młode, ale... Nie. Nie miniaturki tylko. A, to miniaturki są. A. A ten pewnie dorosły. No tak. A. Spróbujemy troszeczkę. Panie, to nie kosztuje. No wie pan, niektórzy to się strasznie oburzają, jak gdzieś tam się filmuje, to... Strasznie nie błyskać, żeby nie oślepił. No nie. A, to żartuję. No nie. A co to jest, o to tak w rogu? A to, kurwa, jak to ten blat zapominam. Jak? Czekaj, bo to... Gąski. Gąski, o. No, jest, gąski. Kurwa. Polski, wideński, no. Czy jak on mówi? A. No. Gąski. Ty masz kurde pamięć, a ja nie mam. No. To się tak prawidłowo nazywa? Tak, gąska wideńska. No. Whisky, pawie indyjskie, newki egipskie. Ten. No i tutaj trudno. Jest, kurde, panie raz. Głowa mała. Tak, to wszystko. Spamiętać. Oj, to teraz ja wiem ile tych raz. 300 czy może 500? 500 może jest raz, różnie.
Kiedyś było 10-12, jak ja hodowałem. No to, to wiedział wszystko. A teraz... Da. A jaka to cena w ogóle tych gąsek? Tych gąsek. 150 zł? Para. Tak. To jest za 3. Jak jeszcze raz, gąski? Gąski wiedeńskie. Tak, wiedeńskie. Winerki, lętacze, bociany, człowiek nosi. Jest, to jest, że to. Oj, panie, jest tych ras, o Jezu. Tak, w ten sposób to. Już po rynku. Dziękuję za oglądanie. Dzisiaj to by było na tyle. Zapraszam do napisania komentarza, zostawienia łapki i zasubskrybowania tego kanału, jeśli się podobało, jeśli chcecie następne. I do zobaczenia do następnej niedzieli. Cześć.